W czwartym już biegu młodego maratończyka wzięło udział ponad 350 dzieci z różnych miejscowości. To nie były tylko dzieci z powiatu wolsztyńskiego, z Poznania, z Gubina. No, generalnie większość jest wolsztyniaków, ale do jezdni również przyjeżdżają. Żeby jeden drugiemu gdzieś nogi nie podłożył, czy nie przytrzymał i tak dalej, tak? Bezpieczeństwo jest najważniejsze i dobra zabawa, tak? A na dystansie jak wystartujecie, to wtedy już trzeba rywalizować, tak? Wszystko jasne? To zapraszam na linię startu. W dniu dzisiejszym wystartowało 9 kategorii dla chłopców i dla dziewczynek. Najmłodszy uczestnik miał niespełna 11 miesięcy, na starsi to byli uczniowie gimnazjum. Kategorie są podzielone wiekowo i dystans dostosowany jest do możliwości dzieci. Widzimy zaangażowanie i duże emocje, ale jeszcze większe rodziców właśnie tego biegu. Po raz pierwszy dzisiaj też mamy tak zwaną strefę rodzinną. Jest to strefa, która funkcjonuje na boisku liceum ogólnokształcącego. Są tam różnego rodzaju zamki dmuchane, basen z wodą dla zabawy z taką kulą wodną, różnego rodzaju bramki strzelnicze, które dzieci mogą oczywiście brać udział w tych zawodach. Też jest strefa takiego wypoczynku, strefa relaksu. Także zapraszamy rodziców po raz pierwszy i myślę, że to będzie tradycją tego już biegu, że będzie to cyklicznie odbywało się na tego typu naszych imprezach. Ja bym chciała dużo biegać w przyszłości i być biegaczem. Nie, znaczy się lubi biegać, ale nie chcę być w przyszłości za bardzo. Też tak za bardzo nie, ale lubię biegać. Codziennie prawie, tak nie wiem, po 700 metrów, ale w różnych miejscach. I zachęcać, nie zmuszać, tylko zachęcać. Próbować przede wszystkim, bo gdybyśmy nie próbowali, to na pewno nie wiedzielibyśmy w ogóle, że ona ma takie możliwości. A poza tym nawet już nie chodzi o zwycięstwa, nagrody. Chodzi o to, żeby dziecko się ruszało, żeby było zdrowe. Gorące dzisiaj dzień, więc męczące to strasznie. Trenuję poza szkołą, na WF-ach, mam jeszcze dodatkowe zajęcia z trenerem. Ja nie trenuję. Ja tak samo jak kolega. W tym roku w pakiecie startowym tradycyjnie woda, słodki poczęstunek. W tym roku również dzieci otrzymały koszulkę biegową i medal na mecie. Sponsorami dzisiejszego biegu dla dzieci było Starostwo Powiatowe, była firma Danabud, MTS Transport i Justyna Bałta, hurtownia zabawek. Trójka dzieci na Poznaniu.
Państwo, w imieniu zespołu roboczego, który pracuje od listopada 2016 roku, wiele uczyniliśmy, by dorównać poprzednim biegom, by uczestnicy tej wolsztyńskiej dziesiątki czuli się dobrze we Wolsztynie, by zrealizowali sportowe swoje indywidualne zamierzenia, by mogli poprawić wyniki sportowe, by dobrze się czuli pośród nas, a nasza rola to techniczna, typowo ta związana z pomocą dla uczestników biegu. Bardzo dziękuję. Witam serdecznie wszystkich zawodników. Rodziny przybyły na dzisiejszą szóstą wolsztyńską dziesiątkę. Apeluję o rozwagę. Widzimy, że dzisiejszy piękny, niedzielny, popołudniowy dzień jest obdarzony wysoką temperaturą, dlatego apeluję o rozwagę. 5, 4, 3, 2, 1. Dzisiejsze przedsięwzięcie, ta impreza, szósta wolsztyńska dziesiątka, nie byłaby możliwa, gdyby nie wiele osób, wiele firm, które zaangażowały się w organizację, czy finansowo, czy też rzeczowo. Między innymi tymi firmami są firma Danabud, Ostoja Chobienice, Rzepa, Bonduel, PKO, Bank Polski, Intermarché, Firestone. Jest wiele innych sponsorów, ludzi dobrej woli, którzy nie tylko są proszeni przez nas o pomoc, ale również sami zgłaszają się do nas i chcą wesprzeć tą wspaniałą imprezę. Jest wiele instytucji, wiele organizacji, jest Wolsztyński Klub Biegowy, jest Wolsztyńska Akademia Biegowa, jest Wolsztyński Dom Kultury, jest wiele małych firm, które mimo wszystko chcą zaistnieć, które wspierają przedsięwzięcie szóstej wolsztyńskiej dziesiątki i już dziś deklarują współpracę na przyszły rok. Dla zawodników przygotowaliśmy pakiety startowe, w których znajduje się koszulka techniczna. Mamy posiłek regeneracyjny dla każdego z zawodników na stołówce w liceum ogólnokształcącym. Jest tam też kawiarenka, w której zawodnicy mogą się poczęstować kawą, plackiem drożdżowym oraz owocami. Ze względu na wysoką temperaturę przygotowaliśmy na trasie biegu dwie kurtyny wodne, które obsługuje Wolsztyńska Straż Pożarna. Oprócz tego na mecie każdy z zawodników otrzyma butelkę wody. No to jest mój pierwszy raz, w ogóle pierwszy bieg uliczny taki,
No i bardzo mi się podobało, trasa była super, fajnie przygotowana i bardzo fajne były te kurtyny wodne, które nas spływały, super było, fajnie orzeźwiające i trasa naprawdę ciekawa, fajnie się biegło szybko. Jest to mój drugi bieg, poprawiłem się o 5 minut, w tym roku 48 minut na trasie. Moim zdaniem atmosfera tego biegu jest super, ludzie bardzo dopingują, to bardzo pomaga i bardzo polecam, fajnie jest. To faktycznie jest dużo pracy, nie tylko naszej, ale również służb powiązanych, bo musimy tutaj zadbać o wszystko i o wszystkich. I właśnie w tym roku też po raz pierwszy postanowiliśmy bardziej zadbać nie tylko o biegaczy, ale przede wszystkim o kibiców, o rodziny z dziećmi. I w tym roku zrobiliśmy po raz pierwszy taki park familijny, tutaj dzięki uprzejmości pani dyrektor liceum ogólnokształcącego. Na boisku przy liceum otworzyliśmy park familijny, na którym można było wypocząć całymi rodzinami. Była strefa relaksu zacieniona z leżakami, ale był też dmuchany plac zabaw dla dzieci. Ale te kurtyny wodne z wodą, to że tak. Ludzie sami też od siebie kurtyny wodne, wodę i tak dalej, to naprawdę bez tego byśmy nie dali rady na pewno. No. Przy takiej pogodzie na pewno nie. Ja biegam dzięki temu koledze tutaj. Na początku zakwasy straszne, no ale teraz daje radę. Wszyscy się nakręcaliśmy, ale no, są pozytywy tego wszystkiego. Tutaj jeden drugiego warto, motywuje. I... Tak, jest przyjemnie, no i nasza ekipa też jest bardzo, bardzo sympatyczna, więc jest przyjemnie. Pierwszy raz. Myślę, że za rok w biegu małego maratończyka spróbujemy, a dzisiaj w wózku. Wiesz co, bardzo fajnie. Wózek generalnie nie przeszkadza. Myślisz, nie myślisz o właściwie biegnąc, nie myślisz o swoich jakichś tam dolegliwościach, tylko dbasz o dziecko. A myślisz, żeby wiesz, słońce mu nie świeciło, żeby miał co pić, żeby gdzieś go tam woda nie pochlapała. Także, ale frajda jest niesamowita. Jakby takie wiesz, odnajdujesz nową radość z biegania. O, coś takiego. Także naprawdę świetnie. Zwycięstwo. Zdublowałem miejsce na podium, gdyż do tej pory stałem na każdym stopniu. Dzisiaj drugi raz staję na pierwszym miejscu.
Biegło się, jest to w ogóle super atmosfera, super trasa, super kibice, mega dużo kibiców. Jednak dzisiaj główne skrzypce grała nam pogoda. Strasznie, strasznie ciepło przeszkadzało w uzyskaniu dobrego wyniku, ale kurtyny wodne, ludzie polewający nas wodą zrobili super robotę, że tak nie było aż tak strasznie. Dla pierwszej kobiety i dla pierwszego mężczyzny, uwaga, voucher o wartości, uwaga, 1500 zł. Dla zwycięzcy olsztyńskiej dziesiątki w kategorii kobiet, chłopak też coś takiego otrzyma. I uwaga, noclegi z komfortowych pokojach naszego hotelu, z relaks spa. I to wszystko Ostoja Chobienice. A tu są wyśmienite tania. Wszyscy zawodnicy dotarli do mety. Wynik wspaniały, bo 33 minuty i 47 sekund miał pierwszy zawodnik, który dobiegł. Także widzimy, że coraz to lepsze wyniki są osiągane właśnie na tej dziesiątce. Jest to, tak powiedziałem, szósta już edycja, szósta dziesiątka. Myślimy o kolejnej, o siódmej. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich miłośników biegów, ale nie tylko, rodzin, bo mamy atrakcje dla rodzin całych, które tutaj przyjeżdżają. I zapraszam serdecznie na przyszłą siódmą wolsztyńską dziesiątkę do Wolsztyna w przyszłym roku w maju. Zapraszam serdecznie.